dzisiejszym spotkaniu chyba marna satysfakcja z tej bramki, bo jednak po pierwszej połowie wydawało się, że to nie będzie bardzo trudne spotkanie dla Was. Znaczy, nie zgodzę się z tym. Moim zdaniem, nawet po szczególnej bramce wydawało się, że moim zdaniem wiedziałem, że to będzie trudne spotkanie, jeżeli nie strzelimy drugiej bramki. Pomimo tego, że strzelimy bramkę, to jest duża złość, jest niezadowolenie, bo trzy punkty były blisko, ale no nie możemy teraz popełnić jakiegoś wielkiego błędu, żeby się załamać czy zwieszać głowę. Już za nami, już przed nami bardzo ważny mecz będzie teraz z Pogonią Sielce i dla sportowca nie ma lepszej okazji na rehabilitację niż po prostu następny mecz i dobrze, że nie będziemy musieli na niego czekać tydzień, tylko te 4 dni. Ta druga połowa, gdzieś to głębokie cofnięcie się Was, to było takie czekanie na kontry, czy jednak to, że Kluczbork podkręcił tempo, bo widać było, że rywale gdzieś w tej 60-70 minucie poczuli moc i tak ewidentnie siedli na Was. No, tak teraz na gorąco ciężko to określić, ale na pewno płacimy wysoką cenę za to, że nie udało nam się zdobyć drugiej bramki. Wiadomo, Kluczbork nie miał już nic do stracenia, rzucił wszystko na jedną kartę, przez co my automatycznie musieliśmy się cofnąć i widać było w ich szeregach dużą determinację, bo pomimo tego właśnie, że ostatnio przegrali 5-1, to właśnie oni byli podbudowani, znaczy nie to, że podbudowani, tylko chcieli za wszelką cenę udowodnić, że tamten mecz był wypadkiem przy pracy i przed własną publicznością walczyli do końca, opłaciło im się to, ale my się musimy skupić na sobie, musimy ten mecz jak najszybciej przeanalizować i wyrzucić go z naszych głów. Mówiliśmy, że ta druga liga jest szalona, ale chyba ta pierwsza liga też, bo przykład Kluczborku, który z GKS-em przegrywa, z Zawiszą wygrywa, no i dzisiaj też pokazuje charakter, czyli tutaj w tej lidze ponownie, podobnie jak w drugiej, każdy będzie groźnym przeciwnikiem. No tak, ja już przed sezonem mówiłem, że ten sezon nie będzie wyglądał tak jak poprzedni pierwszoligowy, że tam te trzy zespoły odjechały, tak jak Zagłębie, Wisła Płocki i Termalika. Ja uważałem właśnie, że w tym sezonie będzie podobnie jak u nas w poprzednim sezonie w drugiej lidze i póki co to się potwierdza, każdy może wygrać z każdym i to się bierze stąd, że nie ma po prostu głównego faworyta ani do spadku, ani do gry awans. To, tabela będzie taka, że jak ktoś wygra 3 mecze z rzędu, może być na pierwszym miejscu i tak samo będzie to w drugą stronę wyglądało, dlatego trzeba patrzeć na siebie, do każdego meczu podchodzić ze 100% zaangażowaniem i po prostu trzeba wierzyć w to, że ta ciężka praca będzie przynosiła efekty. W niedzielę po spotkaniu z Konradem Budkiem jedziecie na reprezentację, chyba jest satysfakcja, że Was selekcjoner docenił? No na pewno, każde takie powołanie do kadry jest niesamowitym bodźcem motywacyjnym. Z Konradem się niesamowicie cieszymy z tego powodu, ale o kadrze będziemy myśleć dopiero po meczu z Pogonią Sielce. Przed nami teraz bardzo ważne 4 dni, bo ten remis może, być może będzie cenny z Kluczborkiem pod warunkiem, jeżeli wygramy z Pogonią Sielce. Dzięki bardzo. Dziękuję.